No tutaj, gdzie nie wiem, gdzie jest kolega, który dzisiaj jadł naleśniki z bananem. To ja. No. Hej, hej, Ola. Jeszcze tydzień temu byłem na Wyspach Zielonego Przylądka, czyli na Capo Verde. A dzisiaj zapraszam Was do Planicy. Tu odbywają się zawody Pucharu Świata, na które Was serdecznie zapraszam. Właśnie tu pierwszy raz spotkałem Adama Małysza, wspaniałego człowieka i sportowca. A jak to było, zaraz Wam opowiem. A pierwszy skok na mamucie i skoczni? 17 lat miałem, to w Oberstdorfie było. I jakie wrażenia? No straszne. A historia ta zaczęła się tak. Dzwoni do mnie pewnego listopadowego dnia mój przyjaciel Krzysztof Majda z firmy Neckermann Polska, grupy Thomas Cook. I mówi: Olo, słuchaj, zabieram Cię na ski opening z nami do Słowenii, gdzie głównym bohaterem będzie nasz słynny mistrz Adam Małysz. No i co? Oczywiście, słuchajcie, nie mogłem odmówić. Wsiadłem w Katowicach z nim w autobus pewnego grudniowego dnia i dotarliśmy do miejscowości Krańska Góra, która jest położona blisko słynnej skoczni Welikanka. Spaliśmy w hotelu pięknym Ramada Resort z basenem, ze spa, po czym się położyliśmy spać. Rano wstajemy, słuchajcie, na śniadaniu spotykamy mistrza Adama Małysza. Wspaniały człowiek, skromny. Zaskoczeniem dla mnie było to, że pogratulował mi mojego śniadania, czyli słuchajcie, banana, ale nie z bułką, lecz z naleśniczkami. A jak z tą bułką i bananem? Co się je przed startem? No tutaj, gdzie nie wiem, gdzie jest kolega, który dzisiaj jadł naleśniki z bananem. To ja. No. Także nie, no to jest tak, że bułka z bananem to był taki pomysł profesora Żołędzia gdzieś w tamtych latach, 2000-2005, jak z nami współpracował. Dlaczego banan i dżemik i naleśniczki są tak zdrowe? Powie to w wywiadzie, który nagrałem, więc nie będę Wam teraz zdradzał, dlaczego to jest tak dobry posiłek i na czym on polega. Moi drodzy, następnie udajemy się z Adamem autobusem z Krańskiej Góry pod skocznię Welikanka. Ona ma taką nową nazwę, słuchajcie, nazywa się Lata Lnica. Ciężko mi ją wymawiać, więc będę używał nazwy Welikanka. I kochani, docieramy pod tą słynną Welikankę. Z Krańskiej Góry jedzie się około, słuchajcie, 10 minut autobusem. Jest to około 8 km. Część turystów czasami lubi sobie z tej Krańskiej Góry iść na pieszo około 40 minut do godzinki. Tak to wygląda. Niektórzy kibice dojeżdżają troszkę z dalsza, z Włoch, czy tam z innej miejscowości Słowenii, czy nawet z Austrii. To był ten skok z dachu, czy nie? Nie, no wcześniej tam miałem zjazdówki na nogach, ale... Ale pierwszy skok to był w Wiśle na tej najmniejszej skoczni, tam 10-metrowej. I tego nie zapomnę, dlatego że nie było na mnie butów, bo miałem za małą nogę, miałem od kolegów. No i jak wjechałem w głębszy śnieg, to wyrwało mnie z tych butów. Zostałem w tak zwanych kopyckach. No i nie wiedziałem, co zrobić, więc wziąłem narty z tymi butami zapiętymi i poszedłem w kopyckach na górę. Wszyscy się śmiali oczywiście, ale dobrze, bo mnie to nie zniechęciło. Kochani, wysiadamy pod tą słynną Welikanką, spotykamy tam dyrektora sportowego, który jest zachwycony pomysłem. Now we are at 950 meters, so 950 meters. On the top is 1052. So it's 202 meters high difference. Okay? Are you ready? Yeah. I ciekawostka, słuchajcie, spotykamy również polską ekipę z zawodniczką, która się nazywa Kinga, słuchajcie, Rajda. Jest to polska sportowczyni, która te skacze, między innymi teraz w tych słynnych miksach narciarskich. Bardzo fajne spotkanie, taka niespodzianka trochę, bo oni zobaczyli Adama, Adam ich, więc chwilę porozmawialiśmy, po czym dyrektor sportowy mówi: zapraszam Was na górę. Kolejką krzesełkową wjechaliśmy na górę i słuchajcie, i zaczyna się. Adam po prostu staje, zaczyna odpowiadać na nasze pytania. No tak cały czas gdzieś koło 6-7 metrów się leci wysoko, więc to jest całkiem sporo. W zasadzie wszyscy wiecie, zawsze jest strach. Nie ma czegoś takiego, że ktoś się nie boi. Najgorsze jest, jak się jedzie i na rozbiegu gdzieś tam dmuchnie i zawodnikiem wzrusza. No to już wtedy jest dopiero strach, bo nie wiesz, co cię czeka. Słuchajcie, ja robię zdjęcia i przy okazji kręcę ten materiał. Muszę Wam powiedzieć, że no miałem ciarki. Ręce mi się trzęsły, no było to niesamowite przeżycie. A przede mną, nie zapomnę, do dzisiaj jechał Stefan Zint, to był taki Szwajcar,
który na rozbiegu już robił dziwne ruchy, bo go łapało, a jak wyleciał z progu, to po prostu narty przed sobą, ręce tak, jakby miał jakąś ścianę. Jak to zobaczyłem, to mówię, matko jedyna, co teraz to będzie? Dostałem nawet parę maili, telefonów od znanych dziennikarzy, którzy wręcz do dzisiaj zazdroszą mi tego, że mogłem nakręcić to, bo jest to jedno z historycznych, słuchajcie, wydarzeń na Amerykance, czy w historii w ogóle sportu skoków narciarskich. Nie wydarzyło się coś takiego, żeby mistrz w takim małym gronie opowiadał w takim miejscu o swojej historii, o swoim życiu. Dlatego zapraszam Was na ten reportaż. Wszystkiego dobrego życzę i do usłyszenia, do zobaczenia w następnych odcinkach. Wasz fan Aleksander. Co, mam lecieć? Będzie rekord! Ale bardzo takie uczuło. Można? Matka, w rzeczywistości jest inaczej. Sztosie! A, i kibicujcie naszym. Mam nadzieję, że zdobędą tu pragnione podium. Może jakieś indywidualne. No i oby im pogoda dopisała, zdrowie w następnym sezonie. Także trzymajcie za nasze kciuki. Polska biało-czerwoni. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia w następnych odcinkach. Wasz fan Aleksander.